Cześć, z tej strony Psycho w biznesie. Dzień dobry, witajcie. Ho, ho, ho! Czy już napisaliście list do świętego Mikołaja? Nie? A ja właśnie z wami tutaj wspólnie napiszę go, a w sumie opowiem. Także zaczynamy. Drogi święty Mikołaju, dziękuję tobie za 2021 rok, za te prezenty, które otrzymałem oraz za te, których nie otrzymałem. Widocznie były mi niepotrzebne. Ale w tym roku bardzo bym chciał nowe studia, nowe szkolenia, aby mógł mieć coraz większą wiedzę i tą wiedzę mógł przekazywać tutaj słuchaczom, kursantom czy rodzinie. A gdy już mówię o studiach, żebyś święty Mikołaju dał mi jakąś książkę, książkę, w którą przeczytam chętnie, z której dowiem się rzeczy, z których będę mógł korzystać. Korzystając z nich będę mógł być lepszym człowiekiem, a będąc lepszym człowiekiem, będę też bardziej szczęśliwy. Także, drogi święty Mikołaju, dawaj książkę. Ale to nie koniec mojej listy, święty Mikołaju, bo w tym roku nie poproszę Cię o nowy telefon, o nowy telewizor, a nawet o nowy samochód. Nie. Poproszę Cię, drogi święty Mikołaju, również o to, abyś dał mi możliwość sprawdzenia się. Sprawdzenia się w sytuacjach, gdzie, w których będę mógł się wielu rzeczy nauczyć: opanowania, przekazywania wiedzy, ale też żebym zaznał szczęścia i satysfakcji z tego, co robię. Także, święty Mikołaju, nie zepsuj tego. A gdy już tak egoistycznie podejdę do tego tematu, święty Mikołaju, to daj mi tych, proszę. Tysiąca subskrybentów i cztery tysiące godzin. Ty wiesz o co chodzi. Bo chciałbym, aby mój content był dalej ciekawy dla moich słuchaczy. Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie pomóc Świętemu Mikołajowi, napiszcie w komentarzu, o czym byście chcieli nowe materiały. Albo wiesz co, Święty Mikołaju, nie dawaj mi tego. Nie, po prostu daj mi możliwość, abym sam mógł to osiągnąć. Przy Twoim pozwoleniu, oczywiście. Bo, moi drodzy, my możemy chcieć prezentów, nowych telefonów, nowych samochodów, ale to są rzeczy materialne. Rzadko zastanawiamy się nad rozwinięciem samego siebie, nad zdrowiem dla rodziny, nad bliskimi, żeby ich mieć po prostu gdzieś obok siebie. Także w tym momencie, moi drodzy słuchacze, chciałem Wam życzyć, życzyć zdrowych, Rodzinnych, bez polityki świąt Bożego Narodzenia chciałbym, abyście spędzili ten czas, wyjątkowy czas, rodzinnie, bez zbędnych nerwów, bo pamiętajcie, że święta są, żeby je przeżyć, ale nie, żeby przeżyć jak wojnę, tylko, żeby spędzić czas z rodziną. Jeszcze raz, zdrowych rodzinnych, bez polityki świąt. A my widzimy się w kolejnym podcaście. Do zobaczenia, psychol w biznesie. Cześć!